Bierze, bowiem wygrał wraz z kolegami z reprezentacji konkurs o Puchar Narodów na pięciogwiazdkowych zawodach Cenzio w Moskwie. Wczoraj ta para zaprezentowała się bardzo dobrze, wygrała konkurs dużej rundy, a poza tym warto przypomnieć sukcesy Sławomira Uchwata z minionych lat. Był wicemistrzem Polski w kategorii seniorów. Dwukrotnie wygrywał też Mistrzostwa Polski Młodych Jeźdźców. To na początku lat, na początku tego tysiąclecia dokonał tego na bardzo ambitnej klaczy agresji. No a teraz jego koniem numer jeden jest Wałak Negro, który należy do pani Marty Roszkiewicz-Heiser. Koń rasy hanowerski. Po ogierze No or Never z matki Pongra w Granus. Puknięcie na przeszkodzie Uchwat Team, ale jakby ta przeszkoda dla tego zawodnika była zaczarowana. Nie! 0 punktów karnych, puknięcia na przeszkodach Uchwat Teamu. Na przeszkodzie trening koni braci Uchwat.